TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Witaj Grzegorzu. Cześć. Grzegorzu, jako historyk czujesz satysfakcję? Zdecydowanie. Ale jedna z największych takich legend, które najdłużej były związane z klubem. Oprócz tego, że był zawodnikiem, to przez wiele lat kierownikiem drużyny. W zasadzie z klubem związany od tego mistrzostwa, które zdobył na boisku w 60. Aż kiedy był kierownikiem drużyny w 89 przy ostatnim mistrzostwie, także... No to już ma czasu. No i jeszcze przy Pucharze Polski, tak, w zasadzie ostatni trynasz triumf. Także zdecydowanie bardzo fajny wybór. No i postać taka, bym powiedział, zdecydowanie bardzo dużo znacząca dla ruchu. Chorzów się kłania. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę Małżonka, witam serdecznie. Antatek jest ze zwykłu. Dzień dobry, Bernardzie. Tak. Piąta edycja nagrody Legendy Ruchu Gerarda Cieślika. Przekazujemy dobre ręce. Bardzo dziękuję. Jednego z najpopularniejszych, najwybitniejszych piłkarzy w historii Ruchu Chorzów. Wieloletniego kibica na początku, zawodnika na koniec, kierownika drużyny, 50 lat historii z Ruchem. Także najserdeczniejsze. Najserdeczniejsze pozdrowienia od całej rodziny niebieskiej. Dziękuję właścicieli bardzo. Rady Nadzorczej, zarządu, kibiców przede wszystkim i starszego pokolenia i tych młodszych. Także wszystkiego, wszystkiego dobrego życzymy. No i dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, a tu jeszcze od strony kibicowskiej, od stowarzyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Mamy jeszcze jeden prezent, nie wiem, czy pan taki coś już posiada. Nie wiem, ale to jest dusza. I tu właśnie autor tej książki. No właśnie, to z przekazów telewizyjnych. Tak. Grzesiu, proszę mi jakieś dedykacje jeszcze. Małżonek mu nie może iść, ale ja mu ciągle laptop włączę i potem pokażę. W jakimś miejscu. Ale dobrze się pan trzyma, nie, tak, nie ma co w ogóle to... Dopisuję na te lata. Straszne zwrotnienie tych kostek, panie. No jak się tyle lat grało? No i grało się. I dawało się z siebie wszystko. Dawało się, jak ja mówiłam, zabiegi jakieś. Nie miał czasu, nie? Nie miał czasu. Przecież on jeszcze, Gomoluch, te czasy były, to oni w gips miał założony, ściągali sami sobie, chcieli grać. To było takie... Inne podejście takie też, nie? Proszę sobie na spokojnie. Tak, bo my... Własny wyrób najlepszy. No wczoraj musimy coś zrobić na przyjęcie. Bardzo dziękuję. Ale twarz, muszę powiedzieć, że tam z tych mistrzostw z drużyny to się... Rozumiem, że... To akurat z Górnikiem meczu. Że wtedy tam to wszystko trafi, tak? 60. To szersze.
te banery, które powstały z tymi piłkarzami, to jest tak coś cudownego. Każdy, kto, czy nasi znajomi w Polsce, gdzie mieszkają, widzą ten mecz, to każdy się tym zachwyca. To jest niesamowity pomysł, że ktoś tak wpadł na taki pomysł. No bardzo fajne to jest, nie? No, miło słyszeć. No bardzo, no bardzo. Oczywiście ta... Współautor, tak? Czy autor? Tak. No, to praca zespołowa. W Kresiu też uczestniczył, pamiętam. No. Doborze, poszukiwania zdjęć i tak dalej. Na pewno dużo więcej zawodników zasługuje, żeby tam się znaleźć. Oczywiście. Ale ogranicza nas niestety wielkość tego stadionu. Ale myślę, że tak jak pan prezes powiedział, jak będzie, doczekamy się wreszcie nowego stadionu, to godnie wszyscy zostaną uhonorowani. Ja z miłą chęcią na to oglądam i całej rodzinie to propaguję, bo to taka moja rodzina. A to gdzie pani śledzi poczynania naszego sektora rodzinnego? No w internecie tak? Cały czas filmy, oglądam. Ogląda? Proszę? Filmy? No wszystko. Kolega właśnie tworzy te filmy. To jest ten właśnie. To właśnie on. Nie mu to właśnie jest ten przepiękne, no przepiękne to jest. To jest naprawdę... I mamy najlepszych bajki w Polsce. Oczywiście. Tak. I wczoraj czy przedwczoraj ci pokazywałam znowu, bo to się później pokazuje po meczu te z tymi dziećmi. To wszystko, sam powiedziałeś, to dopiero będzie efekt w tych dzieciach, bo to zapamiętają te dzieci. Oczywiście. To będzie pamięć na lata, to nie jest tak, że z tego miejsca pozdrawiamy Simona. Tak, Simon. Rób to, co robisz. No bo mam dwa jako zawodnik pan. Raz, dwa, trzy, cztery jako kierownik drużyny. To jest sześć i dwa puchary, czyli osiem tytułów. A całe życie w sporcie to... Archiwalne do przemyśleń, do pozyskania. Tak bardzo mi się podobała ta historia o tej taksówce. Rewelacyjna. Muszę sobie ją tylko zapisać, już cały czas myślę o niej, żeby ją zakodować. Za miłe spotkanie, dziękuję bardzo. Porozmawiać, pospominać trochę. Przykro mi, bo... I oczywiście zapraszam byłam państwa. Byłam za tym, żeby przyszedł na równo, ale no niestety. Proszę się nie gniewać. Zaproszenie otwarcie. Za otwarte. Dziękuję. Będzie bardzo, panie gospodarze. Dziękujemy bardzo. Swojskie ciasto za kawę. Zdrowia życzę. Wszystkiego dobrego. I żeby nas odwiedzić. A to wygląda pani kulisy, tak? Meczów też. A, wszystko oglądam. No to świetnie, ja naprawdę. Ja zawsze nie obserwuję, jak laptop otwieram, to pierwsze jest grubie. Super. To trzeba oglądać, wiadomo. No to dodatkowy zastrzyk motywacji dla nas, że oczywiście. Jednak... Bardzo się podoba to. Technologia pomaga, nie? Tak, już nie można być osobiście, no to jest. Przynajmniej to przez... Tak, to pokazuje. Przynajmniej przez... jest. No jest, tak? Jest, a ty jest, gdzie? Jest obowiązkowo. Ja ma. Tu jest szalik, to... My to dostarczymy. To... Nie, ma dużo tych znaczeń. To jest szalik, także to jest... Miał przepiękny, na 200 mecz, jak go rozegrałeś, to mu fundowali ze złota pierścionek. Był ze znaczkiem ruchu. No, ale pan bym robił coś przy samochodzie, pod garażem, tu niedaleko. I ten pierścionek dał sobie na górę, na samochód. Tyle go widzieli. I tyle go potem. Ludzie warto się jakby tam finansowo. Bo tam było pięć obrączek, więc to był taki fajny prezent. Poza tym, jak skończył karierę, to też został zegarek bardzo fajny. I nawet kiedyś byliśmy na prawie z tym zegarkiem. I ten, który naprawiał, to... O, tu taki piękny wpis pan ma. Najlepszemu z nas. KS Ruch. Takie to są bardzo fajne. Także my nie możemy narzekać, że się nie pamiętało o byłych zawodnikach, bo tak nie jest. Nie? Jak Grzegorzu wrażenia? Zadowolony z wizyty? Fantastycznie. A opowiedz o tej historii z taksówkarzem, bo miałem prawie wtedy wyłączoną kamerę, to jest ciekawe. To była historia, którą opowiedziała żona pana Bernarda Bema, gdy po zakończeniu kariery postanowił zacząć zarabiać na życie i
został taksówkarzem i jeździł na taksówce i pewnego dnia podjechał na dworzec w Katowicach i tą taksówką zamówili piłkarze Ruchu, którzy przyjechali z jakiegoś meczu wyjazdowego i zaproponowali mu, żeby przyszedł do Ruchu i dla niego się tam zawsze miejsce znajdzie i tak został kierownikiem drużyny. To jest niepisana historia. To jest niepisana historia, oczywiście takiej historii w gazetach się nie da wyczytać, więc historia fantastyczna, idealnie pasuje do jakiejś historii, którą warto zapamiętać, napisać i pamiętać o tym, że te piłkarze zawsze starali się pomagać sobie wzajemnie i to jest jakby ciekawy efekt takiej przyjaźni między piłkarzami, także super.